Szanuj nam Chrystę, aleluja, cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku z naszej serii Zrozumieć Eucharystię. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na intencję. Za każdym razem, kiedy idziemy do kościoła na Eucharystię, powinniśmy wzbudzić intencję. Każdą Eucharystię powinniśmy ofiarować w konkretnej intencji. Może to być prośba, dziękczynienie bądź przeproszenie Pana Boga. Intencje mogą być różne. Jeśli nasza intencja jest dobra i właściwa, Pan Bóg może ją spełnić. Przecież Pan Jezus dał taką obietnicę, proście, a otrzymacie. Więc powinniśmy z tego daru i tej łaski korzystać. My często gdzieś to gubimy, gdzieś o tym zapominamy. Idziemy na Eucharystię bez intencji, bądź jakoś tak nie do końca jest ona przemyślana. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, zanim jeszcze pójdziemy na Eucharystię, siąść, zastanowić się, w jakiej intencji chciałbym iść na Eucharystię. No ale wiadomo, życie jest życiem. Wracamy po pracy, po szkole, gdzieś szybko coś zjeść, no i gdzieś lecimy. Więc nie zawsze jest czas na to, żeby na spokojnie siąść. Więc można to zrobić na dwa sposoby. Jeśli na przykład idziemy gdzieś dalej do kościoła, czy w drodze właśnie zastanowić się, w jakiej intencji chcemy iść, bądź drugie rozwiązanie, może nawet lepsze, przyjść do kościoła na Eucharystię jakiś czas wcześniej, zostawić sobie właśnie trochę czasu, żeby się pomodlić, żeby w tym czasie właśnie wzbudzić w sobie tą intencję, którą chcemy przedstawić Bogu na Eucharystii. Jakie mogą być intencje? No w sumie tutaj jest cały wachlarz możliwości, takie, które ja na przykład często mam, to za narzeczoną, za najbliższych, za rodzinę, za przyjaciół, za kolegów ze szkoły, czy z pracy, za nauczycieli, za kapłanów, za papieża, za ojczyznę. No i to właśnie, to może być ta prośba, dziękczynienie, czy przeproszenie za coś. Naprawdę jakby tak faktycznie się nad tym zastanowić wszystkim, to życia by nam brakło na to, żeby te wszystkie intencje, które moglibyśmy zanosić do Pana Boga, żeby je przed tron Pana Boga przedstawić. Więc pamiętaj, każda Eucharystia powinna mieć intencję, z którą idziemy, którą zanosimy Panu Bogu, aby o tym nie zapominać. Króluj nam Chryste, aleluja, cześć. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do następnego razu.